Dzień dobry, witam serdecznie. Kolejny Dying Light'cik przed wami i słuchajcie, no tak jak zapowiadałem, dzisiaj się będziemy udawać powoli w kierunku tego całego obserwatorium. Zobaczymy, jak się tam dostać, ale po drodze sobie zwiedzimy jeszcze troszeczkę tutaj terenu. Tutaj mamy jeden domek, w którym jestem. Poniżej jest konwój, może na początek spróbujmy ten konwój przechwycić. No to po prostu można wyczyścić to, co tam w nim się znajduje. Następnie pójdziemy pod ten domek, następnie pójdziemy pod stację elektryczną, którą przekażemy ocaleńcom, a następnie będziemy próbować się zorientować, jak się dostać tutaj. Więc taki jest plan na teraz, na dzisiaj. Dobra, spróbujmy tu jakoś wylądować, nie ginąc. Ściana. Teraz się zsuniemy. Okej, może być. Konwój tutaj mamy, dobra. Co by nam się przydało? W ogóle mamy coś takiego jak strzelba, ale to sobie chyba na razie zostawimy. Rzućmy tu wabik. Niech sobie tu podejdą. A my wtedy ich poczęstujemy. Młot... W ogóle, kurde, wszyscy się przeszli, nie zauważyli mnie. Dobra, macie tu mołotowa. No, widzę, że się... Okej, coś wyleciało do góry, czy... Czemu oni tam... Czemu płonie powietrze? O co tu chodzi? Okej, niestety się sporo ich tu zebrało. Mam nadzieję, że jak pod ten wabik raczej się tutaj pozbierają. Ziomeczki. Macie tam jedną minę. Tak, zaraz mi tu przyjdą wirale. Opcja właśnie jest taka, że troszeczkę się podjarają. O! Co jest? Halo! Czemu mnie wyteleportowało stąd? O co tu chodzi? No i ważne, dobra. Słabo to jakoś poszło. Dobra, macie tutaj minę jedną. To za chwilę tam jebnie. I zobaczmy, co my tu mamy. Wabik. Czemu mina nie, się nie odpaliła? Okej, mina się odpaliła. A ja tu potrzebuję troszeczkę się ich popozbywać. Niestety jakby kolejne wybuchy sprowadzają mi kolejnych wirali. No i jak wiecie, co prawda nie mogą zbyt długo tu przebywać, bo zaczynają się trochę palić, ale i tak będą przychodzić. A te to się wściekły po prostu. Halo, miał być niepowstrzymywalny atak. Ciężki. I co ja robię? Jestem powstrzymywany, to tak się nie da. Dobra, czekajcie, bo ja nie mam... Okej, już wiem, o co chodzi. Kończy mi się niestety, ale... czekajcie, a zróbmy... Porażająca strzała. O, to będzie całkiem spoko. Okej. To już jest... To jest jedna rzecz, którą możemy wykorzystać. No dawaj, odpalaj, że tu nie mogę tego odpalić. Dobra, czekajcie jeszcze. Zobaczymy sobie w ekwipunek, bo trochę zużyliśmy rzeczy, a nie mamy nic więcej. Mamy jedną minę. Ładunek zdalny możemy dać. Tutaj mamy mięsną przynętę, wabiki. Dajmy sobie tutaj... dajmy sobie tak. Oczywiście nic nie mogę wytworzyć ciekawego, jak zwykle. Zróbmy sobie... Zdalny ładunek możemy tu rzucić w sumie. Dobra, odpalamy. O kurde, za blisko stałem. Fajnie, że ja straciłem życie, ale zombiaki, które tu szły i tak tutaj idą dalej. Okej, lecą wirale, podlećmy się. Ach, pragnąłbym, żebym miał tu więcej mołotowów w tej grze. Ale ciężko mołotowy niestety. Zawsze oczywiście możemy tak robić, tylko że jeszcze trzeba trafić. Kurde. No halo! Nie trafię tymi kopnięciami w ogóle. Dobra, czekajcie, tutaj coś widziałem. Nie, tylko paczka. Coś tu gdzieś... Te ziomeczki czasem mają, znaczy zawsze mają praktycznie te włócznie, ale wydaje mi się, że zużyłem ją. No właśnie.
Nie mam niestety włóczni w tym gościu. Dobra, ale ich pomału kończymy. Dobra. Po żądalu. Wyczyszczone miejsce w miarę. A, nie, jeszcze ktoś tu gdzieś dycha, czy co to, co to? A, tu jest jeden. Dobra, już nie dycha. Tak, jak otworzymy sobie konwój, to zawsze coś wypada z niego i wybucha, więc warto chyba ten zostawić na sam koniec, a na przykład możemy spróbować, no właśnie, otworzyć sobie samochód policyjny. A co tu chodzi, że mi się pokazują dwa wytrychy? Co dwa wytrychy? Potrzebuję mieć minimum, czy co? Żeby to otworzyć. Pokazywało, że łatwe, ale że dwa, nie? Wódka, to mi tak średnio. Okej, tak jak mówiłem, zawsze coś tu musi wybuchnąć. Czemu? A kto to wie? A tak, tylko mogłem to najpierw odpalić. Czy nawet radiowóz? Kurde, miałem nadzieję, że go troszeczkę ten wóz złapie. No ale za późno. No dobra, czyli tak czy siak coś wyleci i coś będzie... I coś będzie, słuchajcie, nas atakować. Więc już trudno. O, tu mamy włócznie, proszę bardzo, no. Dobra, spróbujmy, czy tu będzie, będzie, okej. A, poczekajcie, zamek łatwy, mogę pewnie dwa zrobić, żeby... Co, zużyję dwa wytrychy i otworzę automatycznie, o to chodzi. Jakby trzeba by się przyjrzeć komunikatom, które się pojawiają na ekranie. Ale po co to robić, jakby... Może wykminisz, może nie wykminisz, do końca gry będziesz działał nie tak jak trzeba. I tutaj, no, średniego zamka nie możemy oczywiście. Ale jeżeli odpowiednio ulepszymy wytrychy, to jak widzicie, możemy z automatu otworzyć. W czym to było? Chyba w Skyrimie, albo w Falloutie, albo w jednym i drugim. Było tak, że jak się tam miało tam ulepszone wytrychy właśnie, czy coś, to... to można było na przykład łatwiejsze zamki po prostu wyłamać. Tam jakby, nie wiem, czy używało się chyba wtedy wytrych, ale... Ale po prostu można było je wyłamać bez konieczności babrania się z zamkiem samym. No tutaj musimy złożyć, no dobra. Okej, no to chyba wszystko żeśmy wyczyścili. Jeszcze tak patrzę, żeby, o właśnie, pozbierać te jakieś paczuchy z nich. I lecimy dalej. Okej, wychodzi na to, że ten domek jest, to jest albo ta baza, którą, w której już byliśmy. Albo klatki spadają. Albo to jest za tym. I czekajcie, i tu mamy pytajnik chyba? Szkoda, że nie mogłem go wyeliminować jakoś normalnie. Ale możemy go zawsze stąd wyrzucić. Tego też. I tych również można tutaj... Halo, a ty nie miałeś wylecieć stamtąd? Na przykład w ten sposób, o właśnie. A ten jeszcze żyje. Dobra, już nie. Zastanawiam się, bo tutaj pokazuje mi jakiś pytajnik. Ale kurde, gdzie? Dawaj tą mapę. Nie, wydaje mi się, że na tym pociągu pokazywał pytajnik, ale dobra, idźmy w takim razie tam, gdzie nam pokazuje teraz. Czyli to nie jest ta baza renegatów, co żeśmy ostatnio ją rozrąbali. Tylko tu na moście coś jest, dobra. Dobra, skaczemy. Dawaj do góry. Wygląda, jakby coś kiedyś było robione. Dziwne te wślizgi w górę. A, autobus mamy, dobra. Proszę bardzo. Kolejna kryjówka w autobusie. Wiadomo, że nie jest tak, że każda jest zupełnie inna. Gdzieś tam się dublują. No ale jakby, jeżeli ktoś wymyślił, wpadł na to, żeby zabezpieczyć autobus, zrobić z niego kryjówkę, to mógł kto na to samo wpaść ktoś inny, albo po prostu ustawić podobną kryjówkę w innym miejscu. No ma to jakby sens. Więc nie będę się czepiał, że tu jest jakieś, wiecie, przeklejanie czegoś. Zobaczmy, co to za pytajnik, a potem idziemy tak, jak mówiłem. A, to jest kolejny konwój po prostu do ogarnięcia, ale myślę, że już sobie go odpuścimy. No właśnie, oczywiście te konwoje to nie jest coś, co robimy
raz, to jest coś, co możemy powtarzać w nieskończoność właściwie, tak jak te wszystkie jakieś tam aktywności nocne. O, tam sobie kogoś powiesili niestety. Albo ktoś się powiesił. Nie, raczej kogoś powiesili. Chociaż go może odczepmy. Może najpierw zlikwidujemy tego zombie, który się na niego zastawił. I tutaj powinienem mieć noże w tym momencie. Dawaj, ekwipunek. Tak, nożyk. Znaczy ze strzały też można go w sumie zdjąć. No dobra, nie wyszło. To może jednakowoż strzały. Po prostu odetnijmy tego biednego gostka. On był źródłem hałasu, co spadał w nogi, mu się połamał i to było źródło hałasu, tak? Dobra, idziemy. Tak, 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 wiemy. Oczywiście tu będzie teraz zabawa. A proszę bardzo, czy to jest wejście? Tak, wielofunkcyjny generator. Wiem, jak to działa. Już żeśmy to przerabiali. Okej, mamy tu A i B. Klikamy tu. I nam się otworzą drzwiczki numer A. A ciekawe, tu jest jeszcze też... A, może latarkę se włączę? Okej, tu jest pięterko, ale na pięterku nic nie ma absolutnie. Weźmy na razie jakąś inną broń. Dobra, okej, po prostu muszę to teraz odłączyć i... A, nie w ten sposób, halo. A czemu to czemu to wyłączył? O, ten kabel jest teraz tu, ale jeżeli ja go tutaj teraz odepnę, to drzwi pozostają włączone. Aha, dobra, okej, zasilanie, zasilaniem drzwi to drzwi, dobra, nieważne. Nie było tematu. Co jest? Czemu ja tego nie wziąłem? Nie rozumiem, ale okej. Jakie dziwne podwójne zabezpieczenie, ale... Mamy, okej, jest. Tak, tak, wiem, że w pobliżu. Tu mamy B, tam mamy coś zielonego. To już tam chodźmy od razu. Tu mamy jedyneczkę i tu mamy... jeden i mamy C, ale niestety drzwi są zamknięte, więc musimy się tam jakoś jeszcze dostać. Pojedziemy z inhibitorami tu, a tu mamy C i mamy dwójkę, okej. I tu, tutaj mamy C. Czyli musimy wejść tam, tylko pytanie jak? Zbieranie śmieci, ale okej, buty. Buty wyjściowe, no nie wiem, czy to jest coś, co będzie przydatne nam teraz. Raczej średnio. Jak otworzyć? Tak, wiem, cicho. A czy inaczej, nie sprawdziłem, czy te żółte drzwi się otwierają z tej strony, ale założyłem, że się otwierają z drugiej. Miałem rację. Więc zobaczmy, czy jakoś tędy zejdziemy. Dobra, walić te papierosy już naprawdę, ale na przykład ciężarki i leki sobie weźmiemy. Okej. O, widzę, że to jest dosyć prosta stacja chyba będzie do zrobienia. Ta z tymi, ostatnio co robiliśmy z tymi pływaniem i tak dalej, to było przejebane. Troszeczkę, bardzo długie. Dobra, do jedynki, ale też do C, więc potrzebujemy to do C dostarczyć. Pytanie, czy jesteśmy w stanie wyjść po schodach i to tu tak doprowadzić. Wydaje mi się, że no właśnie średnio. Najlepiej byłoby to zrobić o, w ten sposób. Okej, i tu mamy C. I zamontuj. Otworzymy drzwi i wtedy będziemy mogli... I wtedy będziemy mogli zmienić to na jedynkę. Proszę bardzo, już od razu sejfik jest. Czekam na, wiecie, na wibrację. O! 50. Nie. Ta 50 to ja wiem, ale... Dobra. Lecimy po kolei dalej.
Wybaczcie, że tak cicho, ale się skupiam. Ok, było 0. I co dalej? Nie wiadomo w jakiej kolejności. Przydałoby się to ustalić najpierw. No i też tylko 50 czuję. Ale czasem jest tak, że na przykład przy pierwszym pokrętle nie czuć na przykład tego. O. 4. 50, 0 i 4, ale on to może być w różnej kolejności. Dobra, może jednakowoż coś znajdziemy tutaj? Co nam podpowie? Co z tym zrobić? Notatka, proszę bardzo, kod do sejfu. Bo co ja się tak pierdzielę? Jak mi podsuwa gra wszystko. Wskazówki, nie, przedmioty kolekcjonerskie i to powinno być notatka, kod do sejfu. Przybliżona liczba pi? To jest to? Właśnie pytanie... Tu była jakaś zagadka z liczeniem i to chyba z tego co pamiętam było... Już było. Tego przybliżenie liczby pi nie kojarzę. Żeby to było, więc... Znaczy jakby wiem, jakie przybliżenie, 3,14 oczywiście, ale... Trójka by się zgadzała, bo tutaj ją czuję. Jedynka i czwórka. Proszę bardzo. I otwieramy. Jeden, szkoda. Jeszcze jednego nam brakuje, żebyśmy... ogarnęli sobie... jak to się nazywa? Żebyśmy sobie ogarnęli... kolejny upgrade'ik. Tu oczywiście podłączymy teraz jedynkę, bo cena mi już jest raczej niepotrzebne. Więc jedyneczka. Siach. A teraz... O, i tu są tylko dwa do ogarnięcia, czyli teraz dwójkę. Dwójkę widziałem tam gdzieś czerwoną, ale zielona jest z tamtej strony. Tylko jeszcze musimy oczywiście wykminić, jak tam dojść. No tu mamy zielone, a czerwone widziałem tam wyżej. Ale przypuszczam, że tędy i tam jakoś na ten balkon. Nie, to jest sterówka. A, czyli jeszcze wyżej musimy być. Coś tu mamy? Generator, ale nic więcej. Dwójkę bierzemy. I teraz, no właśnie, wydaje mi się, że jakoś tu jakby się udało skoczyć na ten balkon, byłoby super. No, może być słabo. No, widziałem jakąś linę wcześniej. Ale ta lina jest strasznie wysoko. Kurde no, jak tu wleźć na ten balkonik? To by było zajebiste, jakbyśmy na ten balkon wleźli. Chyba się zahaczyła linka o coś. Tak, zahaczył się przewód, się tylko rozciąga. Dobra, czekajcie, zróbmy tak. Puśćmy go. Spróbujmy wykminić, jak tam wejść. Tu mamy różne balkony, widzę. O, wygląda jakby raczej z tego można było na ten przejść i tam potem tak, tak, tak. Czyli musimy się dostać jakoś na ten balkon tu. Puść mi to, nie tak chciał. Kurde no, halo, panie, nie chciałem spadać na sam dół. Tylko się przesunąć. O, właśnie, w ten sposób możemy to zrobić. Dobra, czyli kabel. Tu myślałem, że drzwi się da otworzyć, ale nie. W końcu się uda. O, proszę, jak ładnie. Tu oczywiście zamknięte. 11 metrów, 10 metrów, bo on niestety się, wiecie, zahacza o te kolumny, nie? Więc wydaje mi się, że nic z tego nie będzie. No właśnie, to się oderwało już, ale czekajcie, tu mamy jakieś przejście do otworzenia. To jedna opcja. Okej, skrzynia do otwarcia też może być. Jakiś tam toporek. Fajno. Nie, zniszczona łopata. No, ale łopata też może być toporem. Przynajmniej tutaj. Dobrze.
A teraz jak tu jesteśmy? Tu było wejście. Tu było wejście. Tu nie przejdę, bo mamy tak. Tu mogę co najwyżej przeskoczyć jeszcze raz linką. Ale też stajemy pod takimi drzwiami. Też są zamknięte. Z dwóch stron jest zamknięte. To jak ja mam się tam dostać? Czy jakoś może od góry? No, spróbujmy się tutaj przypatrzeć. Od góry mi się wydaje, że nie ma przejścia. Ewentualnie do tamtego pomieszczenia jakoś trzeba by się dostać. Okej, brawo dla mnie. Spadłem. No to jeszcze raz do góry. A tu może jakieś schody albo coś? Nie, tu nic nie ma. Winda, winda nie bardzo. Winda nie działa tutaj. Wykminimy to dzisiaj, czy nie wykminimy? Jak się wchodzi jeszcze wyżej? Dobre pytanie. Jak ja te, jak tutaj wejść na te balkony jakoś sprawnie? Tego nie rozumiem. Nie ma jakiejś tam oficjalnej chyba drogi. To musimy kombinować. Tak jak na przykład tu. Dobra, czekajcie, spróbuję wykminić coś sam. No nie wiem, analizuję i analizuję, totalnie nie wiem co zrobić. Tu nawet wlazłem do góry, tam jest żółta skrzynka. I widzę, że na tym piętrze jest otwarta, szyb windowy jest otwarty. Niestety tu i tu jest zamknięty, i tu jest brama, i tu jest brama. Nie ma jak to wejść na to piętro. Jedyną opcją, o której mogę pomyśleć, będzie wskoczenie do wody. Byłem pewien, że tam jest woda. Wyglądało, że jest tam woda. Dlaczego umarłem w takim razie? No dobra, sprawdźmy moją teorię. Możliwe, że tu była woda, ale jej nie ma. No jest, jest tak troszeczkę zalane. O, proszę bardzo, tu jest dwójka? Tu jest dwójka. No to jest coś, czego się nie spodziewałem. No dobra, to wydawało mi się, że dwójka będzie tam. Zwłaszcza, że mówi, że trzeba dwa generatory podpiąć. No to dobra, no to tak robimy. Wikminkę miałem dobrą, tylko że... To nie to piętro. Tylko że... Czuję się oszukany. Dwójkę mamy tu. Okej. Dobra, teraz przewrotem było. No, wody tak po kostki co najwyżej. I dobra, jest. Proszę bardzo, i to jest wszystko? O kurwa, zajebiście. Teraz chcę stąd wyjść, tak? Ale wyjście, widziałem ten szyb wcześniej, że wyjście będzie tędy. Ale w takim razie, co tam się na czerwono świeciło? Czy tam jest jakiś pokój? Nie, wydaje mi się, że ja znalazłem ten pokój do odpalania. Nie wiem, jak to powiedzieć. Tam, gdzie powinniśmy odpalić w ogóle całą podstację, bo jeszcze oczywiście to nie jest skończone. A więc pomyślałem, że po prostu na poziomie minus 1 znajdziemy windę. Znaczy szyb windowy otwarty, który pozwoli nam na... Nie wiem, gdzie idę. Nam po prostu pozwoli... Okej, mogę stąd wyjść. No dobra, to jest jakieś wyjście. Dobra, świetnie. O, cholerne labirynty. Ja dzisiaj... O, nie mogę tu przejść. Zajebiście. Zajebiście. Mogę próbować tam do schodów doskoczyć, albo zobaczyć, co jest dalej, jak idziemy szybem windowym. A czy wentylacyjnym. Co miałem mówić, że dzisiaj byłem na badaniach w szpitalu. No i tak naprawdę spędziłem tam sporo czasu. Jest to szpital uniwersytecki w Krakowie. Nowy budynek. I ten budynek jest tak dziwny, jest takim cholernym labiryntem po prostu, że no, zgubiłem się tam kilka razy. Znaczy najpierw się zgubiłem, potem wyszedłem i mówię, aha, dobra, jakby tu widzę wyjście, ale ja potrzebuję dostać się na recepcję, żeby odebrać swoje rzeczy, więc... Aha, to tylko takie było, czyli tak będę musiał się niestety wydostać po tej wodzie. No.
No, więc się musiałem cofnąć pod główne wejście z powrotem. Nie mogłem go znaleźć, więc zgubiłem się drugi raz. Zajebiście, wyłaź z tego. Zgubiłem się drugi raz, znalazłem. Wyszedłem z budynku, po czym sobie przypomniałem, że... A, i teraz się winda otworzyła. A, no dobra, ma to sens. Przypomniałem sobie, że miałem jeszcze jedną sprawę załatwić, która nie była dla mnie wymagana, ale stwierdziłem, że skoro i tak tu jestem cały dzień, to lepiej załatwię to od razu. I zgubiłem się trzeci raz w tym budynku, bo po prostu budynek raz, że ma jakby 8 skrzydeł, które są ze sobą połączone na środku oraz częściowo w innych miejscach, masz 6 kondygnacji, to dodatkowo jest ułożony na skarpie, dlatego kiedy się wchodzi od frontu głównym wejściem, to się jest na parterze. A jeżeli się wchodzi wejściem z prawej strony, to jest się na pierwszym piętrze. A jeżeli się wejdzie wejściem z lewej strony, jest się na minus pierwszym piętrze. Więc jeżeli chcesz przejść cały budynek z jednego końca na drugi, czyli z lewego na prawy, to gdzieś w połowie musisz skorzystać z windy, bo nie ma klatek schodowych, co jest pojebane. Nie mogłem znaleźć klatki schodowej żadnej, więc musiałem jechać windą 2 piętra do góry, żeby dopiero móc wyjść. Strasznie pojebane. Ale tak się zastanawiam, nie no, muszą być gdzieś, kurde, jakieś ewakuacyjne klatki schodowe, no to by było głupie. Dobra, podstacja elektryczna. Z jednej strony fajnie by było otrzymać już tą kuszę, ale z drugiej strony chciałbym jakiś obszar w końcu oddać tym ocaleńcom. Myślę, że ta kusza nie jest aż tak jakby wymagana, konieczna dla nas teraz, więc oddajemy to ocaleńcom. Niech troszeczkę tutaj przejmą terenu. Niech nie będzie tak wesoło SP-kom. Dobra, pominijmy to, bo tu się będzie budować. Aha, to te zabudowania takie są niewielkie, oni po prostu robią zazwyczaj. Jej! W końcu mają prąd. Poduszki powietrzne, dobra. Pohandlujmy zatem. Z dziołchą. Granacik poproszę, poproszę ładunki. Poproszę słabe apteczki, ale lepsze to niż nieposiadanie apteczek. Pokupuję wszystko. I trafiłem na ten sam błąd co ostatnio. Popatrzcie, kupuję środki czystości. Okej, kupuję sobie żywicę. Poproszę. Znowu kupuję środki czystości, kupuję złom. Cały. Znowu środki czystości, znowu teraz szmaty i znowu środki czystości i puszki i znowu środki czystości. A teraz wystarczy wejść na przykład tak i tak i znowu można kupić środki czystości i znowu można kupić środki czystości i znowu można kupić środki czystości. Ja mam ich naprawdę sporo. Fajnie jakby się udało znaleźć taki błąd, ale z innym przedmiotem. Zdobyliśmy też jeden punkcik, więc proponuję na przykład wziąć to odbicie od wroga. Dzięki temu po prostu będziemy mogli przeskakiwać nad tymi zombiakami. No i słuchajcie, udajemy się w kierunku tym, tak jak mówiłem. Czy da by się wspiąć może na przykład na ten budynek, o ile to będzie możliwe? Wspiąć się gdzieś wysoko, bo tak szczerze mówiąc to z tej stacji elektrycznej... No dobra, możemy spróbować się wspiąć tu i użyć naszej lornetki. Lornetki użyjemy, troszeczkę się rozejrzymy. Dawaj, dawaj, dawaj. Jeszcze ten. Na kozach staniemy, oczywiście. I zobaczmy, co nam tutaj... O, to jest dosyć... A nie, tu mam ten pytajnik. A, to zrzut jest. No to tam raczej ciężko może się być teraz dostać. Z wojskowym w teorii możemy, no ale... Pytanie, jak to wyjdzie. Okej, to jest bardzo wysoka wieża. Nam się coś pojawia. Tylko gdzie? O, proszę bardzo, tu mamy wiatraczek. To może być spoko. Tam jakieś drzewa rosną, ale to nas raczej średnio urządza. O, tam coś jest. Co prawda za budynkiem, ale okej, kolejny zrzucik wojskowy. No i dobra. To może na ten wiatrak by się udało jakoś dostać? A ten pytajnik to raczej sobie odpuścimy, ale może ten wiatraczek jakoś. Spróbujmy się tam dostać, bo wydaje się, że to spoko miejsce, jeżeli chodzi o jakby naszą dalszą podróż, no bo tak jak mówię, totalnie nie mamy pojęcia, co mamy robić, tak szczerze mówiąc w tym momencie.
Okej. Okay. Enjoy your stay in Villedor. O, proszę bardzo, tu mamy od razu generator do naprawienia. Właściwie nawet tego nie naprawiamy, co tyle, że odpalamy. I to nie generator, tylko agregat, no ale zwał jak zwał. Ziomek tu siedział i nie mógł odpalić tego agregatu. Chłopie, uprawiasz tu jakieś pokrzywy, a nie mogłeś, kurde, agregatu odpalić, żeby było łatwiej dla wszystkich. Zapomniałem piersiówki. Wiele rzeczy zapomniałeś. Ale myślę, wiem już dlaczego, bo piersiówki. A, zrzut jest tam. Widzę już teraz, jak się tam dostać w ogóle. To znaczy tymi budyneczkami tutaj. Aha, i możliwe, że tu trzeba przejść wewnątrz budynku, a potem się... Dobra, spróbujmy może w ten sposób. Zatem... No, dawaj, skacz, skacz, skacz. Świetnie. Tu raczej mi to nic więcej nie da. Podlecimy tu. I teraz przypuszczam, że jakoś się trzeba będzie tu powspindrać. Chociaż myślałem, że tutaj się po tym budynku będziemy wspinać, ale nie bardzo. O, proszę bardzo, tu jest lina. Sprytnie ktoś to zrobił. Tylko, że tu jest obozowisko bandytów. Okej, dobra. Żyję, to jest najważniejsze. Czy to będzie obóz bandytów do przejęcia jeszcze? To też fajnie w sumie. Jak oni się tam wspięli, żeby tą linę tu podłączyć? To jest bardzo dobre pytanie. Nie, nie będzie. Ma być cisza. Au! Dobra, ten też wyrzucony. Wszedł jak do siebie, z buta wieża we wszystkich. Oj, ten niesforny Hanta, dobra. Niebezpieczny obszar. Tak, tylko jak go przejąć? To jest dobre pytanie. Nie mam pojęcia. Może winda działa. Chuj wiem, może przyjedzie jeszcze. Okej, okay, oni sobie tu fajnie urządzili biura. Mają takiego open space'a całkiem. No to co? Pewnie tutaj będą kolejni. Okej, okay, wszystkich powyrzucam z tego wieżowca. Co się będziemy... A, proszę bardzo. Się chciał zamachnąć. Czekajcie, czekajcie tego... Okej. Okay. Kolejny poziom walki wpadł. To też spoko. A weźmy sobie w takim razie. Chwyt mamy. Wykorzystaj impet aktykujących wyrków, by odrzucić ich na bok. To będzie spoko. Doskonale parowanie. To też... Musimy pójść tutaj coś... Czekajcie. No, może w końcu byśmy w tej walce faktycznie w jakąś walkę poszli, jak na przykład tutaj właśnie parowanie. Myślę, że to będzie spoko. Wywoła to efekt załamania nam czasu. Okej. Okay. Coś nie wyszło. Chłopie, kurde, weź umrzyj z tym swoim garczkiem. Dobra, on padł. Chociaż oboje się... Au! Teraz mnie stąd zrzucą. A, tu mam jeszcze jednego z łukiem. Dobra, dawaj szybką apteczkę. Dawaj szybką apteczkę, gnoju. Kurwa, czy ja się mogę uleczyć? Dziękuję. Tam jest ciulas, który do nas strzela. Bardzo dobrze. Tam jest jeszcze jeden. To już sobie go zdejmiemy. Co on właśnie zrobił? Zrzucił mnie jebaniec. No zrzykuj się, kurwa, ale mam w pierdole zaraz. Dobra, dawaj. Co my tu... Kurwa, czy możecie przestać do mnie napierdalać? Ludzie, ileż można, no? Sam spadł. Nawet mu nie bardzo pomogłem. Wrócił! Jebany! Teraz już nie wróci. Kurwa.
Zginij na miejscu! Sukin synu! Teraz mój cios. A, bo oni tu taki spadek tylko... Dobra. To już nie wróci. Taką półeczkę tu mieli, a ty nie wiedziałem, że tu mają półkę, no. A zobaczmy tutaj, czy... Tutaj chyba też kogoś zaciukałem. Aha, no i tak, musimy zabić przywódcę gangu, no to... To już się tym zajmiemy, jak już tu jesteśmy. Dawaj apteczkę. Apteczki wojskowe są całkiem spoko. Tam jest jakiś ciulas. Weźmiemy sobie ogniste strzały, toksyczne. Wybuchowych mamy 10. Niech się zbiegną. Jakby chcę zobaczyć, gdzie oni są, ale możliwe, że ten dowódca jest jeszcze wyżej. Tam jest jakiś jeden. Nawet dwóch ziomków. Tnące strzały też mogą być. Sobie będą troszeczkę krwawić. Się jebaniec schował. Okej, okay, się odpaliło na fioletowo. Jak mam anulować strzał? Okej, okay, dobra, nieważne. Udało się. Noc już zapada, niestety. Okej, okay, trochę się boję odlatywać od tego budynku, nie o to mi chodziło, ale dobra, okej, udało się. Udało się, jestem u góry. Siemano. To samo mogę powiedzieć tobie. Ktoś mówi, że nie pudłuje, zaraz zobaczymy. A przydałoby się, nie, wabik to mi nic nie da. Ale hej, może w końcu wykorzystamy tą strzelbę? Okej, okay, tak to działa. Weźmy sobie zainfekowane wybuchowe strzały, o! Pięknie! Dobra, gdzie jest przywódca? Tutaj. Cudownie. Pięknie, nie ma go, bo jeszcze wpadł na kratkę. Cudowne są te wybuchowe strzały. Dobra, po gościach. Zrobione. Przejmujemy tą bazę. I jest zajebioza. Pozbierajmy tylko śmieci po nich wszystkich. I przejmujemy, proszę bardzo. Nie było to takie trudne. Najczęściej w tych bazach renegatów największym problemem jest zgubić się po prostu. No i gites. Baza przejęta. I co? I teraz sobie ocaleńcy tą bazę przejmą, bo to w sumie na tym terenie jest. Tylko tam, gdzie jest czerwono, na razie nie jesteśmy w stanie tego przejąć. Więc zapewne przypuszczam, że fabularnie trzeba będzie to jakoś zdobyć. Czy ja mogę wejść na tą jebaną stodołę, czy nie? Nie mogę wejść, no trudno. A gdzie ta nasza... Gdzie to nasze obserwatorium? Przydałoby się jeszcze tamten budynek wskoczyć, albo w ogóle jeszcze wyżej. Ale może na razie nie tutaj. Tutaj. Popatrzymy. O, proszę bardzo, tam jest obserwatorium. A, takie faktyczne obserwatorium z tymi, jest, tam były te takie wieże z kopułami, z teleskopem. Okej, okay, anomalia tam jest nawet. Coś tu pokazuje jeszcze. Nie wiem gdzie, ale coś pokazuje. Zapora. Dobra, zobaczmy to na mapie. Dalej nie wiem, jak się tam dostać, co prawda. Ale proszę bardzo, tu jest anomalia, tu jest z obserwatorium, tu jest ta zapora. Może jakoś od strony tej zapory? Nie wiem. Może faktycznie da się tędy jakoś przejść i tutaj? Albo tak jak mówię, po prostu skoczymy z budynku i tam dolecimy, chociaż przydałoby się z tego budynku skakać, żeby tam dolecieć. Tutaj to raczej wątpię.
Ale hej, tak naprawdę jak popatrzymy na te drzewa, to to nie jest teren skażony. Owszem, obserwatorium jest na terenie już skażonym, sam budynek obserwatorium, ale anomalia i jakby cel naszej podróży jest kawałek wcześniej. Tu mamy tą zaporę i tak naprawdę dotąd jest, nie wiem, tutaj wodą, zapora, całkiem blisko. Nie wiem, zaryzykowałbym lot po prostu tym. No, jak to się nazywa? Paralotnią. Aczkolwiek jesteśmy już w takim etapie, że no trochę nas spotkało innych rzeczy po drodze i stąd to się przedłużyło, więc zakończymy sobie odcinek w tym miejscu, a następnym razem będziemy się męczyć z próbą dolecenia tam. Także dzięki za oglądanie, trzymajcie się, cześć!